Boże. Dwa i pół miesiąca do maratonu. Zaczynamy przygodę. Tak naprawdę nigdy nie lubiłem biegać i nigdy nie biegałem. Dotychczasowe sporty polegały na szybkich wyrzutach adrenaliny, skoki ze spadochronu, skoki do wody, wspinaczka czy chodzenie po jaskiniach. No tutaj to trochę dłużej trwało, ale wiecie jaki był zamysł. Maraton to był wysiłek przeznaczony na 4, 5 czy nawet 6 godzin. Tutaj rzeczywiście po raz pierwszy walczyłem ze swoją wytrzymałością. Czułem, że wypływam na totalnie niezbadane przeze mnie wody. Dlatego podniecała mnie ta wizja. Podniecała mnie wizja challenge'u, zmierzenia się z czymś, co jest dla mnie tak bardzo dalekie. 21 sierpnia, nigdy wcześniej nie biegałem. Pół godziny jako pierwszy cel. 10 minut biegałem, bo już trochę rozpadało. Może się nie rozpadało jakoś super, ale wystarczająco, żeby zrobić wymówkę. Nie jestem w złym stanie. Teraz się obudziłem, że za 2,5 miesiąca aż po moim oddechu świszczy coś z płucami, a nie tak. Ale dobra, lecimy. Come tend the garden with me. We have so many seeds to sow. Jest takie powiedzenie, że początki są najtrudniejsze i w moim przypadku też tak było. Można by było powiedzieć, że początki są najcięższe, ponieważ ważyłem 93 kg. Na początku tego challenge'u. Było to zdecydowanie za dużo, jak na maraton. Wiadomo, są ludzie, którzy potrafią biegać z taką masą ciała, aczkolwiek jeżeli ja chciałem przebiec ten maraton, chciałem się do niego przygotować, wiadome było to, że muszę tą wagę zrzucić. Pierwsze biegi były totalną niewiadomą. Nie wiedziałem, jakie długie dystanse powinienem biegać, jakim tempem powinienem biegać, nie wiedziałem, gdzie biegać, czy po asfalcie. Było wiele różnych czynników, o których nie miałem pojęcia, aczkolwiek wiedziałem jedną rzecz, że powinienem to robić. Czwarte bieganie. Przyznam szczerze, nie mam ustalonych żadnych ram czasowych ani kilometrażowych. Po prostu idę się przebiec, żeby to coś ruszyło. Dobrze, proszę Państwa, kolejny dzień. Najciekawsze jest to, że powoli zaczyna mi boleć kostka tutaj. Tak jak w każdym sporcie zaczyna się podejmowanie decyzji. Robić ten trening ciężki, powiedzmy w miarę ciężki, dla mnie ciężki, czy jednak odpuścić, nie? Dzisiaj jeszcze będę miał wyrywaną ósemkę. Jedziemy, dzisiaj sobie dłuższy bieg. Z racji tego, że mam wyrywaną ósemkę i będę miał trochę czasu przerwy. To chcę się... Chcę się sprawdzić. 10 kilosów. Na początku chciałem zrobić koło 8, niestety w połowie. Poczułem słabo w sensie, ale później jakaś siła przyszła. 10 kilosów z naprawdę dobrym wynikiem. Nie powinienem może się tak puszować, ale chcę pokazać głowie, że się da. Im szybciej pokażę, że się da, tym będzie lepiej. Czasami negatywne wydarzenia, które napotkamy w życiu, mogą długoterminowo przynieść pozytywne skutki. Tak samo również było w moim przypadku. Po 2 tygodniach biegania okazało się, że wyrasta mi ósemka. Był to na tyle niefajny ból, że uniemożliwiał mi tak naprawdę bieganie. Postanowiłem, że tą ósemkę wyrwę. No to mamy przerwę. Trzeba traktować to zimnym, co szybciej wrócimy do treningów, moi mili Państwo. Lekarz powiedział, że jakieś 7 dni bez treningów, także będziemy mieli jakieś lekkie mobilizacje, lekkie treningi, ale naprawdę nie ma co, bo nadgorliwość jest gorsza od najgorszych rzeczy. Dosyć mocno się wtedy zestresowałem, ponieważ no, dla mnie każdy dzień był na wagę złota. I wiedziałem, że bez tego tygodnia może być mi coraz ciężej prawidłowo przygotować się do tego maratonu. Postanowiłem, że zgłoszę się do specjalistów. Taką firmą na przykład jest firma B-Complete, która no, nie ukrywam, bardzo mi pomogła. Dzisiaj będzie bardzo fajnie. Moimi celami jest to, że właśnie chciałbym być dobrym, jeżeli chodzi o trekkingi. A taki cel na te najbliższe 3 miesiące, co ustaliliśmy, to właśnie chciałbym uczestniczyć w maratonie, nie? Wspinaczka jest tutaj, maraton jest trochę tutaj, ale jedno i drugie będzie miało jeden wspólny taki mianownik i odpowiednia kompozycja ciała będzie tutaj kluczowa, nie? Uświadomili mnie oni w tym, jak bardzo w przygotowaniu ważna jest dieta. Pomogli mi również z wyborem tymczasowego trenera i przyznam szczerze, wydaje mi się, że to był największy
krok milowy albo najlepsza decyzja, którą mogłem podjąć, żeby po prostu posłuchać się specjalistów? Od siebie mogę powiedzieć, bo widzę, że mam do czynienia z profesjonalistami. Od siebie mogę powiedzieć, że jestem bardzo dobrym jednostką badawczą. Mianowicie naprawdę trzymam się treningów, jestem osobą zawziętą tak? I rzetelną. Tak? Czasami YouTube czy wiedza z internetu nie wystarczy i warto skontaktować się z osobami, które po prostu znają się na swoim fachu. Oni naprawdę mi pomogli. Bardzo dosadnie zrozumiałem, że bieganie to nie wszystko. Waga mi nie sprzyjała. Mój dotychczasowy tryb pracy mi nie sprzyjał. Także musiałem poprawić naprawdę wiele czynników. Przede wszystkim musiałem zrzucić trochę kilo. Musiałem poprawić jakość mojego snu. Musiałem poprawić wszystko dookoła biegania. Rolowanie, rozciąganie. Każdy trening musiał być rozpoczęty oraz zakończony rozciąganiem. Ponieważ miałem tak mało czasu do biegu, wiedziałem, że każda kontuzja może mnie wywalić. To samo. Wiedziałem, że muszę się wysypiać, ponieważ jeżeli pewnego razu się nie zregeneruję, złapię jakieś choróbsko, no tak naprawdę będzie się liczyło to z tym, że pożegnam się z maratonem. Żebyś mi delikatnie napił w tym momencie. No to już zrobiłem. A to już jest. Dobra, czekaj. Rozluźnij się. Jestem już po konsultacjach z trenerem i mam dzisiaj pierwszy trening z planu. Jak plan będzie wyglądał, jeszcze nie wiem. Pokażę wam. No ale co, bieg 10 km, także powiedzmy dosyć długi dystans jak na mnie. Lało jak zebra przed chwilą, ale już nie leje jak zebra i można cisnąć. Chociaż Nimbostratus zachęcam do filmików o pogodzie. Nocne bieganie ma swój urok. Zwolniłem tempo, tak jak trener zalecił i zajebiście się czuję. Serio, już jest końcówka, a ja się naprawdę dobrze czuję. Dobrze, proszę państwa, jest 5:30, ja już ubrany, powiem wam szczerze, że czuję się naprawdę pod wrażeniem. Kurde, mało spałem, mam zakwasy na łydkach. Dobrze, proszę państwa, lecimy na trening, 12 kilosów, średnie tempo, działamy. Dobrze, proszę państwa, ja już po pierwszym biegu 12-kilometrowym taki wynik. Miał być spokojne tempo, było spokojne tempo. Przyznam szczerze, muszę się porozciągać i porolować, bo czuję, że nie było ciężko, ale już czuję, że zmęczenie i jakieś może właśnie niedociągnięcia powodują, że po prostu coś mnie tutaj ciągnie, coś mnie tutaj ten. Najprawdopodobniej będę musiał się przejść też do fizjoterapeuty. Czuję, że coś tam dostaje po dupie albo po kostce. Siemanko, trzeci bieg trenerem i sprawa wygląda w ten sposób. Pierwszy raz, kiedy biegnę 2 dni pod rząd i czuję takie niefajne zmęczenie. W sensie wiem, że trochę mi się nie chce. O, w ten sposób. Ale wiedziałem, że takie dni przyjdą, no i po prostu idę, nie? Nie wiem, gdzie pójść biegać, bo wszędzie cholera padało. Nocne bieganie po parkach ma swój urok. Pięknie. Proszę państwa, mam bieg 15-kilometrowy pierwszy. I jakimś cudem, nie mam zielonego pojęcia jak, zatrzymał mi się program, który mi mierzy wszystko, przysięgam, wiem, że to brzmi jak najgorsza wymówka, spi***awaj, wcale tak nie jest, wiem, że nie podejrzewasz. Jesteśmy w Hiszpanii, nie ma to żadnego znaczenia, że jesteśmy za granicą, proszę państwa. Biegamy, trenujemy, jesteśmy w treningu, wręcz bym powiedział, jest ciężej za granicą, dużo bardziej, mimo tego, że ładna pogoda, mimo tego, że wszystko super, dochodzą inne aktywności, inna dieta, trzeba samemu sobie działać, wiele pokus, piwko, ten, ale co, nie poddajemy się, jest ze mną Tommy, jest ze mną Robert i będziemy na dupce, proszę państwa. Moim celem głównym było przebiegnięcie maratonu, aczkolwiek gdzieś w głębi duszy czułem, że chcę wykręcić jak najlepszy czas i pokazać sobie, że potrafię. Z racji tego musiałem dawać z siebie na treningach 110%. Przyznam szczerze, życie youtubera nie jest trudne. Aczkolwiek po takich 1,5-godzinnych, 2-godzinnych treningach biegania, 4 razy w tygodniu, czasami nawet 5 razy w tygodniu, do tego dorzucimy deficyt kaloryczny, który no sprawiał, że człowiek chodził osowiały z nosem na kwintę, no traciło się po części chęć do życia. Nie pomagały w tym również challenge, które zgotowałem sobie, ponieważ no nie chciałem w tym momencie odpuszczać innych odcinków, które powinny wchodzić regularnie u mnie na kanale. Bieganie jest bardzo zdrowe. Autorzy badań ze Szpitala Uniwersyteckiego w Kopenhadze obliczyli, że regularnie biegający mężczyźni mogą wydłużyć swoje życie o około 6, a kobiety o 5,5 lat. Poza długoterminowymi skutkami chciałbym się skupić również na natychmiastowych benefitach. Za uczucie szczęścia podczas i po biegu odpowiedzialne są endorfiny, hormony działające na układ nerwowy pod podobnie jak narkotyk. Kolejny dzień, nieodpuszczalny.
Jest to niesamowite, że człowiek podczas biegania zapomina o całym świecie i może się skupić na przyjemnym wysiłku, walce z samym sobą. Teraz naprawdę rozumiem, czemu rodzice nas namawiali na to słynne bieganie, jak mieliśmy gorszy humor. Proszę Państwa, pierwszy raz na treningu wysiadłem. Dostałem nowe ćwiczenie i nawet nie dałem rady zrobić 1/3. Aż mi się ciężko oddycha. Proszę Państwa, 00:30. Późno, zmęczeni po całym dniu turniejowym. Problem, że wczoraj biegaliśmy i trochę pobiegałem po plaży. I buty mnie wyschły. Jeden dzień były na balkonie w nocy, jak było zimno, a drugi dzień były w siatce. I tak śmierdzą, że rzeczywiście będę je musiał wyprać. Także najprawdopodobniej ostatnie bieganie tutaj. I kolejnym razem już sobie pobiegniemy w Polsce. Dobrze, proszę Państwa. Mamy miesiąc i 4 dni do startu. Pierwszy upadek, prawy staw biodrowy mi odmówił posłuszeństwa. Nie wiem, czy to mięśnie, mam nadzieję, że to mięśnie, bo dużo bardziej wolę się, powiedzmy, męczyć z mięśniem niż ze stawem. No i niestety, nadeszła ta chwila, której tak bardzo chciałem uniknąć. Ale nie oszukamy naszej biologii. Miałem za dużo ciężkich treningów. Czułem się naprawdę obciążony, moje stawy już nie dawały rady. Dodatkowo na własne życzenie przywaliłem dosyć mocno w wodę, kilkanaście razy, co spowodowało, że moje mięśnie się po prostu pospinały. A jeżeli człowiek biega na spiętych mięśniach, to po prostu prosi się o jakąś kontuzję. Tak było również u mnie. Niestety mój lewy staw biodrowy nie wytrzymał tego i podczas treningu po prostu musiałem się zatrzymać. Nawet już nie dałem rady truchtem dojść do hotelu. No, także 6 km zrobione i dalej nie dam rady. Nawet nie dam rady, chciałem to szybciej przejść, ale nawet mi się chodzi tak trochę, że 4-5 treningów temu miałbym większe szanse przebiec maraton niż teraz, nie? Także najprawdopodobniej za duża waga, po prostu jestem gruby, nie waży 9 dych. Moje stawy nie są przyzwyczajone do takiego biegania. Zrobiłem 1/3 treningu, pamiętam, że byłem załamany, nie wiedziałem co dalej. Równało się to mniej więcej z tym, że no, nie dam rady pojechać na nowojorski maraton. Ten maraton jest również bardzo wymagającym maratonem i z racji tego, że po prostu no, praktycznie 2 tygodnie przed maratonem się wykrzaczyło, postanowiliśmy, że odpuścimy go. Zobaczymy, co będzie dalej. Tak naprawdę miałem okres 2 tygodni, gdzie się rozciągałem, gdzie chodziłem do fizjo. Bardzo dziękuję Alkowi, który mnie naprawił, bo to naprawdę pomogło. W głowie cały czas było smutno, przykro. Nie wiedziałem, co tak naprawdę mam ze sobą począć. Aż do czasu. Okazało się, że kontuzja nie była taka ciężka, więc wróciłem do treningu. Pojawiła się również opcja maratonu w Walencji, który miałby odbyć się dokładnie miesiąc później po maratonie nowojorskim. Bardzo mi to dodało otuchy, moje życie znowu nabrało sensu, teraz mamy jasny cel. Lecimy. Państwa, wpadam do Alka, ale zawsze mnie naprostuje, także polecam serdecznie. Nie, ale normalnie bym robił. Okej. Okay. Dla mnie nic z tym się nie da. Musisz tak. Bardzo się Państwa, jestem na Malcie, piękny widok, wracam do treningów, przyznam szczerze, nie było lekko, ale czuję się lepiej, wiem, że to biodro będzie wracać, ale po prostu muszę bardzo dużo robić poza biegami, ale się cieszę, strasznie brakowało mi biegania, jeszcze w tak ładnym miejscu, zajebiście. Dobra, long story short, chlałem, piłem papierosy, miałem 3-tygodniowy zjazd, wszystko mi się zajebało, ale wracam do gry, najważniejsze się nie poddawać, pozdrawiam serdecznie. Dobrze, proszę Państwa, pogoda na dzisiaj -1, -2 stopnie i co, lecimy. Chciałem zrobić 30, ale zobaczymy, czy to wyjdzie. Jestem dosyć mocno kontuzjowany, dużo czasu minęło, odkąd ostatnim razem biegałem. Miałem przygotowania domów, z racji tego, że wzięliśmy ten drugi termin,
nie mogłem zrezygnować z moich innych planów, które miałem. No i nie ukrywam, będzie ciężko. Wydaje mi się, że koniecznym jest spróbowanie zrobienia długiego dystansu. Dlatego teraz, na 10 dni przed maratonem, walniemy sobie 25-30 km, żeby wiedzieć, z czym to się je, żeby ciało wiedziało, po prostu wiedziało, nie? Bo to, że 20 przebiegłem i nie było tragicznie, chociaż było ciężko, to jest jedna sprawa, ale 30 to jest już całkowicie inna rzecz. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, całuję i widzimy się soon. Dobrze, proszę państwa, miało być 30, jest 21. Czuję dosyć mocny ból w kręgosłupie, w odcinku szyjnym. Staram się nie garbić, ale coś nie wychodzi chyba. Czuję troszeczkę nóżki, a wiem, że przede mną jeszcze ciężka wyprawa. Niestety to, że nie pojechałem w pierwszym rzucie maratonu, a w tym drugim, kurde, no jest bardzo problematyczne. Nie mogę odpuścić wszystkiego dla tego maratonu. Najlepsi maratończycy trenują całe życie, aby optymalizować swoje biegi. Mają kilkanaście jednostek treningowych w tygodniu, odpowiednią dietę, przygotowanie i nie tak jak ja, przez kilka miesięcy, a latami. Najlepszymi maratończykami są reprezentanci Kenii oraz Etiopii. Potrafią oni utrzymywać tempo około 21 km na godzinę przez 2 godziny. Jest to naprawdę niewyobrażalny wysiłek i wiele ludzi próbuje challenge'u, z którym zaraz się zmierzę, mianowicie wytrzymać jak najdłużej tempem mistrza świata Kipchogiego. Przez ile sekund uda mi się utrzymać tempo, jakim on biegnie przez 2 godziny. Dobrze, proszę państwa, zawsze jak biegamy, zaczynamy sobie od rozgrzewki. 6,5 km na godzinę, taka prędkość rozgrzewkowa, gdzie powiedzmy, no, można tak biec i biec, truchtać. W ogóle, nie wiem, czy zauważyliście, ale bieganie na bieżni to tak naprawdę nie jest bieganie, to jest podskakiwanie w miejscu. Dobrze, także teraz włączamy tempo 21 km na godzinę. Zobaczmy, ile sekund mi się uda wytrzymać. Look ahead, look astern, look the weather in the lee. Blow high, blow low, and so sail we. I see a wreck to windward and a lofty ship to lee. A sailing down along the coast of high Barbary. Razem tak zapierdolę w gimnazjum, jak zapisałem przed kanarem, serio. Nie wiem, z 1,5 minuty, a gościu tak biegnie 2 godziny. Kurwa, jeżeli kurwa pojadę tym samym pociągiem, to kurwa gościa spierdolę po prostu. Zacząłem się mocno denerwować. Okazało się, że mój pociąg rusza z innej stacji. Jeżeli odjeżdżałby planowo, to już bym był na niego spóźniony. Bardzo się tego bałem, gdyż gdybym spóźnił się na pociąg, to następnie spóźniłbym się na samolot, co w ostatecznym rozrachunku skutkowałoby nieprzebiegniętym maratonem. Dobrze, proszę państwa, jest dzień do maratonu. Idziemy odebrać nasze badże startowe. Oszczędzamy nogi, dlatego taksóweczka. Cyk, bam. Dzisiaj będziemy również robili rozruch. Troszeczkę się poruszamy, troszeczkę ponagrywamy rzeczy. Walencja jest ogólnie bardzo pięknym miastem, prawda? Miasto portowe, bardzo dużo ciekawych zabytków, stare budownictwo, kamieniczki wszędzie, dużo muzeów, dużo pomników, dużo sztuki. Wy biegacze, to jest ciekawe, że często, mi przynajmniej się wydawało, że maraton to jest takie coś, że idziesz, ustawiasz się na linię startu, gdzieś tam dostajesz t-shircik, karteczkę i biegniesz. Ale to jest do tego cała procedura. Dużo wcześniej się wszystko zaczyna, dużo wcześniej wszystko musi zostać przygotowane. Są specjalne boksy, tam zaraz zobaczycie. Różne strefy, w których się startuje. Ja nie mogę być na początku, prawda? Na początku są najlepsi, deklaruje się swój czas, żeby być w tych najlepszych, powiedzmy na samym początku, no to musisz mieć już potwierdzone swoje osiągnięcia. No a to jest właśnie po to, żeby ci, którzy mają największe szanse na najlepsze wyniki, na rekordy świata i tak dalej, no mogli po prostu być z przodu i żeby żaden chłystek, bo oczywiście pierwsze co pomyślałem, to żeby wystartować na początku, nie? I przywiec wszystkich i powiedzieć, że byłem pierwszy na maratonie, no żeby żaden z takich jak ja nie mógł tego zrobić. Dobra. To jest tak, jak zawinęliśmy się za winkiel, nie? I myśleliśmy, że to już tutaj, nie? Sporo ludzi, nie? Idzie na ten maraton. Ale dobrze, fajnie.
super. Widzę tutaj ludzi z całego świata. Rywalizacja ostatnio, proszę Państwa, jestem international. Mistrzostwa świata szachowe, też ludzie z całego świata. Tutaj bieg, no tam trochę się czułem pewnie, nie? Nie ukrywajmy, tutaj walka będzie no dosyć spora. Dobrze, proszę Państwa, tutaj widzimy, są strefy i jaki czas masz, powiedzmy, mniej więcej ekspektowany, w takiej strefie musisz być. My jesteśmy w strefie od 27 tysięcy w górę, bez ponad 35 tysięcy ludzi. 35 tysięcy ludzi biegnie, rozumiecie? Ziemia się będzie trzęsła cała, przez to, że my będziemy tutaj biegli. No i co, jesteśmy ostatni, ale ostatni będą pierwszymi. Let's not waste time, take this slow, we've got miles behind us. Dostaliśmy karty do metra, taki QR-ek i z nim się teraz udajemy na expo i dostaniemy no, wszystkie rzeczy potrzebne na maraton, czyli t-shirt, jakieś tam pierdety. Okej, dobrze, proszę Państwa, New Balance jest, można powiedzieć, główną postacią tego całego zamieszania. Jeden z piękniejszych maratonów, z tego się cieszę, bo, no, nie ukrywajmy, jest znany na całym świecie jako właśnie jeden z piękniejszych maratonów. Bardzo fajny, o, te buty mam od New Balance. Chcę pewnie poprzymierzać. O, to jest fajne. Fajnie, z całego świata. Tak będzie wyglądał start albo meta. A my w międzyczasie zrobimy unboxing koper, które dostaliśmy. Numerek startowy. Tak, i my stoimy, proszę Państwa, no tutaj, nie? W 9 strefie, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy odpowiedzialni za kontrolowanie tej strefy, tak? My tam sprawdzamy, ustawiamy tempo chłopakom, żeby nie za szybko biegli, bo się wypompują, nie? To jest tak zwana strefa atmosfery. Tam wszyscy się dobrze bawią. Tutaj wszyscy niżej są spoceni, nie? Grają po wynik, nie mają fanu z biegania. My chcemy pokazać, że bieganie to jest zabawa i uśmiech. Thank you very much. T-shirt na jutro, jedzenie, gumy do rzucia, orzechy, jedzenie, detergent, gumy do rzucia, chyba na obtarcie, co? Dzień przed maratonem czułem się trochę jak kubka, ponieważ wiedziałem, że nie dałem z siebie 100%, wiedziałem, że nie przygotowałem się tak jak należy. Ostatni miesiąc, no niestety nie mogłem poświęcić się 100% maratonowi, tak jak dwa poprzednie miesiące. Musiałem wrzucać odcinki na kanał, które miałem zaplanowane, miałem bardzo dużo wymagających wyjazdów, odcinków. Nie znalazłem wystarczająco dużo czasu na treningi. Aczkolwiek wiedziałem, że już nic z tym nie mogę zrobić. Bardzo martwiłem się tym, ponieważ wszyscy mówili o jakiejś ścianie, o tym, że no, maraton jest bardzo trudny, że może mnie złapać w połowie biegu. No i z racji tego, że nigdy nie biegłem więcej niż 20 km, zwyczajnie bałem się, że moja wytrzymałość na tyle spadnie, że gdzieś się poddam w jakimś 25, 30 km. Wiedziałem, że już nic z tym nie zrobię i trzeba było czekać do dnia startu. Dobrze, proszę Państwa, lekka rozbiegówka, trening, nie będę kłamał, nic ciężkiego zrobione, poruszać się, leciutko się porozciągaliśmy, takie pod video, ale co, najważniejsze jest to, że jutro już rano będziemy brali udział w maratonie, start od około 8, moja grupa niby ma być od 9.15, jeszcze to sprecyzujemy. Najważniejsze kwestie są takie, że trzeba pójść wcześniej spać. Miejmy nadzieję, że się nam uda, biorąc pod uwagę to, że poszliśmy wczoraj spać o 2.00. Oczywiście lekki stresik jest, ekscytacja. Boję się, że od tego 25 km może zaczną się dziać złe rzeczy, nie? Dla mnie to jest taka, no, strefa, tak naprawdę każdy powyżej 21 kilosów to będzie mój personal best. Dobrze, proszę Państwa, także teraz możecie napisać w komentarzu, czy to jest dobry posiłek dzień przed maratonem, nie? 5.50, proszę Państwa. O, budzik zagrał. Hej, no. No co, przygotowujemy się. Plan jest prosty na dzisiaj. Bierzemy cały staw. 6.20 śniadanie. 7.00 wychodzimy z hotelu. Żeby już tak być gdzieś mniej więcej 7.45 na linii startu. No i będziemy o 9.00 wyruszać, prawda, do boju. 9.00 z hakiem. Przyznam szczerze, czuję lekki stresik. Jest ekscytacja. Wiem, że to zrobi, jestem ciekaw tylko w jakim czasie, proszę Państwa. Trzymajcie kciuki, kurde, żeby się udało 4 na początku, nie? 4.59, tak, no. Cyk. Jest taka kartka, tutaj ma pasek. I on będzie nas trakować.
trochę tego jest, kurde. Jeszcze nie wyszło wczorajsze. Dobrze, proszę Państwa, ciekawa sprawa, że jest tak dużo osób, że nie wszyscy się udają na metę. Są różne miejsca, powiedzmy, startowe, od których się zaczyna. My jesteśmy w boksie 9, czyli gdzieś idziemy naokoło. Jest godzina do startu, ekscytacja jest, zdecydowanie. Bardzo się cieszę, realnie bardzo się cieszę, że mogę to zrobić. Kocham ciężkie wyzwania i no dla mnie to jest wyzwanie, ponieważ nie jestem aż tak dobrze przygotowany, aczkolwiek wiem, że to jest do cyknięcia, do zrobienia. Atmosfera jest niesamowita, miasto jest piękne, trochę chaosu, ale ludzie uśmiechnięci, uśmiechy na twarzach. No i przede wszystkim dobra zabawa, tak? Dobra zabawa, dzięki kurde, że mi zaufaliście. Ja teraz wam pokażę, że damy radę, kurde, damy radę, nie? O, pace runnerzy, 3.45 na... Będziemy widzieli takich ziomali, którzy mają coś takiego. Jak ktoś ma 3.45, to jest za szybki. Trzeba znaleźć kogoś, kto ma 5.30. Wow! Hola! Proszę zobaczyć, ludzie naprawdę mają wiele polotu i fantazji, to jest piękne, nie? Proszę zobaczyć, jaka atmosfera. Zaczynamy, proszę Państwa! Zaczynamy! Na razie spokojnie, nic nie boli. Pierwszy 500 metrów bez problemu, coś tam ciągnie, ale to są tylko złe demony, coś mówią. Ludzie ze wszystkich narodowości, Stany, UK, Polska. Patrzcie, starsza pani, mega fajnie. I ciśnie. Pierwszy kilometr zawsze jest takie, pierwsze 2 kilometry jest takie na rozbieganie, tutaj się robią różnice między ludźmi. Jest zajebiście, nie? Dajemy, stary. Vamos! Vamos, vamos! O kurde, mega smutny widok. Gość już w karetce za mną. Coś sobie zrobił z kostką, ale to jest prawdopodobieństwo, jak jest 30 tysięcy osób. O! Hello! Hello, where are you from? Belgium, okay? Dobrze, proszę Państwa, 5 kilosów za mną, jeszcze 8 razy tyle co teraz, bardzo luźno, wszystko jest w porządku, czas trochę słaby, wolałbym szybciej to zrobić, ale nie ukrywam, jest spoko, bardzo fajna atmosfera. Jestem na maratonie, ale wszystko będzie posprzątane. Dobrze, proszę Państwa, 10 km. W godzinę to zrobiliśmy i takie tempo będę chciał utrzymać, nie? Nieważne co, spróbujemy, zobaczymy jak będzie. Uśmiechy, wszystko jest w porządku, jest tak jak należy. Także bawimy się, jest zabawa, dobra muzyka na słuchawkach. Twardy, twardy, jest tak pięknie. Którędy na maraton? Bo ja chciałbym się na maraton, ja nie wiem gdzie jest start, nie? Bo jeszcze się w ogóle nie zmęczyłem, nie? Stary gościu, który napierdala praktycznie na bosaka, tylko ma takie podkładki. Tyle świrów, chłop jakiś Elvis. Tyle ludzi śmiesznych, fajnych, zabawnych. Śmiesznych to złe słowo. Zabawnych. Nie, poprawiłem tempo, ja już wiem, że zwolnię, ale takie ile się da. To nie jest masakra, to jest godzina na 10 km. Jest tak pięknie, a ty się dobrze bawisz? Tak, super jest. No to spoko, to spoko. Lewiści ludzie, naprawdę. No ale właśnie się bałem, że może być trochę spocone. Tam na przodzie pewnie jest trochę spotu, nie? Jest. Ale tutaj kurwa, chłopie, wiesz, ktoś się potknął, przepraszasz, podnosisz, cyk, pam. Świetnie, świetnie. Mega fajnie, cisnę, stary. Dobra. 20, dużo powie, co się będzie działo na 20. Widzimy się później. Też. Niesamowicie, można tutaj takie ludzi spotkać. Już się rozrzedziło, już można znaleźć swoje tempo. Przyspieszyłem trochę.
nie interesuje mnie tutaj przeżycie, chcę tutaj zrobić dobrze. Ogólnie, proszę Państwa, wjeżdża teraz muzyka nordycka, także już nie ma zatrzymania się, nie? Czternasty kilometr, Kupa trochę do mnie coś mówi, rozmawia ze mną, żeby nie był samotny, ale bardzo dobrze. Trzeba uważać, bo przyspieszam, a wiem, że później może im brakować tej siły, dlatego trzeba bardzo mądrze słuchać się ciała. Jeżeli nie uda mi się przebiec tego maratonu, to jestem... Jedzenie bardzo ważne jest. Bardzo ważne, bo to jest 4-5 godzin wysiłku. Ale zajebiście, ziomal sobie jedzie na rowerze, niesamowity walk, zaraz 20 km, wszystko jest dobrze, idzie lepiej niż zakładałem, pięknie wszyscy biegniemy, wspieramy się nawzajem. Dobrze, proszę Państwa, 20 km na nas, let's go. Jest bardzo fajna atmosfera, dużo łatwiej się biegnie na maratonie niż normalnie, jeżeli ktoś się obawia, to na spokojnie, dużo łatwiej się biegnie. Coś czuję w nogach, ale spokojnie, czekam na ścianę, nie? Czekam na tą słynną ścianę, która ma być. Lecimy do przodu, zaraz jakiś siku, ale jest pięknie. 22 kilometr, lecimy dalej. Wszystko jest w porządku jak na razie. Czuję jakiegoś turbo zmęczenia, wiem, że już jesteśmy za połową. Byliśmy w tym miejscu po drugiej stronie. Nie jest źle, ale czuję, nie? Aczkolwiek teraz już jest z górki. Stawiłem sobie tempo i muszę go trzymać, tyle. Czwarty kilometr, na 25 jest checkpoint. Już mnie zaczyna noga boleć, lewa, już realnie jest ból, już realnie zaczynają się robić pierwsze problemy. Ale czas mamy wyśmienity, dlatego nadupcamy, się nie poddajemy. 25 kilometr, no i realnie zaczynają się pojawiać problemy. Brakuje mi wody, zdecydowanie brakuje mi wody, ale już widzę, że jest stop na wodę. Mam bardzo wysokie tempo, nigdy tak szybko i tak daleko nie biegłem, także cieszę się, mam nadzieję, że to nie zgaśnie. Powoli w całym ciele zaczyna się dziać po prostu coś niedobrego. Skurcze, zwolnione tempo, ale cisnę, trzymamy. Banan. Rodzają morele, banany. Powolutku jemy, dodajemy sobie sił. 27 km. Nie jest lekko, już się pojawiają blokady. Minęłem bardzo dużo numerków. Widzę, że teraz już numerki dużo późniejsze niż moje, dużo wcześniejsze niż moje są. Także to jest krzepiące, że cały czas wyprzedzam ludzi. Zaraz 30 km, coraz gorzej mi się nagrywa. Ciężko mi się nagrywa. Ciężko mi myśleć o nagrywaniu, denerwuje mnie nagrywanie. Jest pięknie. Bolą mnie nogi, staram się utrzymać tempo. Widzicie, zaczynam nagrywać i zwalniam. Kurwa. 29. Prawdopodobnie, jeżeli jest jakiś kryzys, no to jest to ta twoja wewnętrzna szmata, taki ten wewnętrzny płaczek. Każdy ma tego wewnętrznego płaczka. Niech on tam sobie płacze. A ty pchaj do przodu. 30 km. Nie zajmij się. Przestań się mazać i dalej, człowieku. 33 chyba. Kilometr 35, już nie mam siły. Turbo zwalniam. Ludzie mi zaczynają wyprzedzać, staram się jak najmniej. Ciężko się skoncentrować, żeby nagrywać. Boli mnie brzuch, bolą mnie nogi, ale jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Jestem zdziwiony, że z takim czasem mi to wszystko idzie, naprawdę. Naprawdę nie spodziewałem się, że tak dobrze mi pójdzie. Teraz to dokończyć, dopiąć to. Każdy kilometr krócej się robi już. Wszystko się dłuży. Mówi się, że przy 32 kilometrze następuje tak zwana ściana, gdzie nogi biegacza robią się jak z gumy. Po prostu nie daje on rady. Spotyka się on ze ścianą, chce zrezygnować. U mnie nastąpiło to kilka kilometrów później, przy 35-6 kilometrze. Bardzo pomogły mi głosówki, które zostały nagrane przez moich znajomych, moje autorytety. Nie ukrywam, było to bardzo pomocne, aczkolwiek przy 35-6 kilometrze nie dawałem rady już słuchać niczego. Wyciągnąłem słuchawki z uszu, i tak naprawdę tylko biegłem przed siebie. Wiedziałem, że te 7 km to jest właśnie ten maraton. Wiedziałem, że to 7 km będzie cięższe niż 35, które zrobiłem do tej pory. I taka była prawda. Jest bardzo ciężko. Musiałem na chwilę się zatrzymać. Źle mi z tym, ale ogólnie żaden Govins, żaden motywatorski tekst jak gdyby nie odzwierciedli tego, jak źle może być, w sensie jest ultra źle. Nigdy tak nie nadszarpnąłem chyba swojego ciała. Mam skurcze wszędzie, brzuch mnie boli, kręgosłup, płuca. Wyłączam nagranie, już cisnę dalej. Po prostu przystawałem na chwilę. Przystawałem, robiłem kilka kroków, zaczynałem biec. Przystawałem, robiłem kilka kroków. Nie ukrywam, po kilku takich przerwach nie wiedziałem, co ze sobą począć. Zacząłem myśleć już w swojej głowie, że może dojdę te ostatnie 6 km i po prostu
czasu ponagrywam maraton. Pojawiały się miliardy wymówek, aczkolwiek wydarzyła się rzecz niesamowita. 39 jest niebotyczny. Złapałem ziomali, którzy mają czas 4.15. Trzymam się ich, ale chyba spowolnię z wiadomo jakiego celu. 4.15 jest za blisko fajnej rzeczy, ale jeszcze nie teraz. Bardzo dużo poświęciłeś, żeby być w tym momencie, w którym teraz jesteś. Wiem, że teraz jest ciężko, ale to jest ten moment, kiedy trzeba powalczyć. Dużo pracy, dużo przygotowań. Wszystko robiłeś po to, by być teraz tu, gdzie jesteś i męczyć się tak, jak męczysz. To jest normalne. Zaciskasz zęby i jedziesz dalej. Nagle przebiegł obok mnie pace runner z grupką biegaczy. Uświadomiłem sobie wtedy, że jeżeli nie pobiegnę z nimi, nie wykorzystam tego, że po prostu jest grupa ludzi, którzy chcą dobiec to, bodajże tam był czas 4.20. Wiedziałem, że jeżeli się do nich nie podłączę, to zamiast czasu 4.20 będę miał czas 4.50 czy nawet 5 godzin. Uznałem, że warto zaatakować, no i nie odstąpywałem ich na krok. Było naprawdę, naprawdę ciężko. Każdy kilometr się dłużył. Było to chyba jedno z bardziej wymagających momentów w moim życiu. Nic nie pomagało. To, że się wydaje, że już jest blisko i że no każdy dobiegnie. Wiadomo, że każdy dobiegnie, ale żeby utrzymać to tempo, to był, przyznam szczerze, ogromny wysiłek. 39. Telefon mi spadł. Już jest mega ciężko. 40. 40. Telefon mi nie działa, cały zalany. Włączenie go mi zajęło bardzo długo. Jest niesamowicie. Wszystko teraz przeszkadza. Co mnie rozwalił ten telefon. Boli mnie noga. To już jest ostatnie kilometry. Ostatnie chyba na kilometra, nie wiem, nie liczę. Jest bardzo źle. Jak się człowiek zatrzymuje, to jest masakra. To nie jest mega. Dziękuję wszystkim moim przyjaciołom za głosówki i wszystkim tym, którzy kibicowali. Dzięki Karaś, jesteście zajebiści. Dzięki wam za pomoc. Dzięki wszystkim za pomoc. To jest cel. Jason! 400. 400 metrów biegnie autobus. 42 kilometr. Meta. Udało się, proszę państwa. Cieszę się, że dobiegliście razem ze mną. Dzięki. Udało się nam. Pierwszy maraton zrobiony. Wow, 42 km. Nigdy tyle nie zrobiłem. Świetnie. W sumie to jest jedna z takich rzeczy, którą zawsze człowiek myśli, żeby zrobić. I cieszę się, że się udało zrobić. Cieszę się, że to również dzięki wam. Dzięki wielkie. Bez was by się nie udało, gdyby nie ten kanał, który wspólnie tworzymy. Pewnie nie powstałoby wiele rzeczy fajnych. Fuck. Dzięki wielkie. Nie spodziewałem się, że uda mi się zrobić taki czas. Tak naprawdę chciałem ukończyć ten maraton. A zrobiłem 4.20. Świetnie. Pobiłem wszystkie swoje założenia. Dzięki wam. Jeszcze tydzień temu. Jakie tydzień temu? 4 dni temu marzłem na Saharze. Wyjazdy, mistrzostwa świata w szachach. Wiele rzeczy pobocznych, ale się udało. To jest najważniejsze. Bez kontuzji. Udało się. Udało się. Mamy to, proszę państwa. Champion. Kurwa. Czekałem na tą barierę i nie przychodziła, nie? No to myślę, biegnę dalej. W 35 kilometrze przyszła, nie? Ale zajebiście, udało się, stary. Ale jaki czas. Stary, kurwa. Wzroczek przerwy, nie? Nie idę biegać, w dupie to mam, siedzę nad tym, przed kompem, nie? Mój numerek to było 2700, a ja kończyłem z jakimiś ziomalami 2000, w sensie nie mówię, że to nie wiadomo co, nie? Ale no ogólnie rzecz biorąc trochę zaskoczyłem bookmacherów, prawda? Jakbym sobie mówił, że lecę po 4.20, to bym nie zrobił 4.20. Ja lubię zaskakiwać, ja wolę siebie zaskoczyć. Wierzę w siebie, ale wiesz, 46 tysięcy kroków, to znaczy, że miałem duże kroki. No w sumie jak się biegnie, to masz takie żn, żn. Idziemy, proszę państwa, k***a.
wziąć pizzę, spaghetti. Szczerze chciałbym odespać, przynajmniej tak z 15% mocy mieć więcej, żeby życie miało przyjemność, bo na razie to tak średnio, nie? Ale fajnie. Zjemy, pooglądamy Polskę i będziemy się żegnali ze słoneczną Walencją. To było dużo bólu, nie? Dużo krzywdy się zdarzyło, ale bardzo fajnie. Fajna przygoda. Dużo ponagrywałem tym telefonem. Ale od 35 kilometra już ciężko było. Dziękuję za to, że obejrzeliście ten materiał do końca. Dziękuję również marce New Balance, że postanowiła mnie wesprzeć w tym pięknym, trudnym challenge. Jeżeli nie chcecie przegapić takich odcinków, to proszę zastanówcie się nad zostawieniem subskrypcji. Pozdrawiam, całuję. Kubuś. Masz.